Dzisiaj dla nas dzień uroczysty, dlatego oficjalnie się jeszcze raz przedstawię. Nazywam się Olgierd Łukaszewicz, jestem aktorem, fundatorem, założycielem Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej, której patronem jest Wojciech Bogumił Jastrzębowski. Ja nazywam się Witold Moszyński, jestem prezesem zarządu Fundacji My, Obywatele Unii Europejskiej, a zawodowo menedżerem w organizacjach polskich i międzynarodowych. Dzień dlatego uroczysty, bo dzisiaj mija 4 lata od ustanowienia naszej fundacji. Dziękuję Państwu wszystkim, którzy nas wspieracie w tej działalności pro publico bono. Bez Państwa pomocy na pewno nie moglibyśmy tak długo już działać. Czy pamiętasz, która z naszych ulotek miała największe powodzenie? Pamiętam jak dzisiaj, bowiem miała 667 tysięcy unikatowych odbiorców na Facebooku, a była to ta słynna ulotka z dwoma paszportami. To były moje paszporty, tak. Na jednym było napisane Unia Europejska i Rzeczpospolita Polska, na drugim tylko Rzeczpospolita Polska, a obydwie były bardzo podobnego koloru. I ostrzegaliśmy, że może wrócić taki paszport, jeżeli przy wyborach będziemy wybierać antyeuropejskie partie. Jak widzimy, ten temat jest ciągle żywy, wiecznie aktualny, a kto wie, czy dzisiaj nie bardziej. Proszę Państwa, chcemy edukować, ale bez wysiłku nas wszystkich nie pokonamy tej luki, jaka powstała po likwidacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Polsce. Nie mamy instytucji, która by taki obowiązek wychowywania obywateli w duchu tegoż europejskiego obywatelstwa na siebie przyjęła. Poprosiliśmy pana prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego, aby wsparł nasze działanie apelem o edukację europejską w Polsce. Zapraszamy do wysłuchania słów prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Szanowni Państwo, zwracam się do nauczycieli, do wychowawców, do wszystkich zajmujących się edukacją. Nie tylko dzieci i młodzieży, ale nas wszystkich, obywateli. W 1831 roku powstała pierwszy projekt konstytucji dla Europy. Jej autorem był Wojciech Jastrzębowski. Fakty te są prawie nieznane, a powinny być powodem do dumy nas, Polaków, ponieważ to właśnie Polak i z naszej ziemi wyszedł ten pierwszy koncept budowania zintegrowanej Europy, rządzącej się prawem w imieniu wszystkich, a nie na rzecz narodowych egoizmów. W ubiegłym roku uchwałę w sprawie upamiętniania rocznicy tego projektu i działalności Wojciecha Jastrzębowskiego podjął Senat Rzeczpospolitej Polskiej. To ważne, abyśmy właśnie teraz, w momencie, kiedy Europa przeżywa wielki kłopot, dramat związany z pandemią, kiedy siły kwestionujące sens integracji europejskiej są tak głośne, żebyśmy właśnie umieli bronić wspólnej Europy, wspólnych wartości, dorobku, który już Europa ma, ale który trzeba wzmacniać i pomnażać, szczególnie w trudnych czasach. Dlatego proszę, prowadźcie edukację europejską. Mówcie o Jastrzębowskim, mówcie o tym pierwszym projekcie konstytucji i mówcie o tym, co trzeba robić, żeby dzisiaj Polska była silna w silnej Europie. Mówcie, nie obawiając się reakcji polityków, ponieważ politycy i partie polityczne będą się zmieniać, a wierzę, że wspólna Europa pozostanie i będzie dobrym, bezpiecznym, szczęśliwym domem dla kolejnych pokoleń. Zwracam się również o pomoc dla wysiłków pana Olgierda Łukaszewicza, wielkiego polskiego aktora, który od wielu lat stara się tę właśnie ideę europejską i pamięć o Wojciechu Jastrzębowskim wprowadzać do naszych myśli, do naszych rozmów. To jest zadanie niełatwe, ale jestem pełen podziwu dla tego, co pan Łukaszewicz robi. Jeżeli na waszej drodze spotkacie Olgierda Łukaszewicza, rozpoznacie go bez kłopotu, bo znacie z filmów, z wielkich kreacji aktorskich, teatralnych, to udzielcie mu pomocy. Warte to jest nie tylko uszanowania samego pana Olgierda, ale tej wielkiej sprawy, jaką jest wspólna Europa i mocne miejsce Polski w tej europejskiej rodzinie. Bardzo dziękujemy panu prezydentowi za wygłoszone słowa. Osobiście czuję się wzruszony.
Szanowni Państwo, minione 2 lata to okres zmagania się z pandemią, w której nadal tkwimy. To nas przeraża, ale niemniej pracy nie zaniechaliśmy. W tym czasie zrealizowaliśmy szereg projektów internetowych, ale nie tylko, bowiem były także realizowane przez nas projekty, które na pewno utkwią nam na długo w pamięci. Doceńmy wagę uchwały Senatu o edukacji europejskiej. Także Rada Miasta Stołecznego Warszawy zauważyła patrona Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego w swoich uchwałach. Sejmik Mazowiecki podjął uchwałę doceniającą Konstytucję dla Europy, projekt Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. I ustanowiła Jastrzębowskiego patronem na Mazowszu w roku 2021. Ale także dzielnice Warszawy, te, z którymi związany był Wojciech Bogumił Jastrzębowski, w swoich uchwałach zauważyły tę ważną rocznicę, która miała miejsce w bieżącym roku. A więc Żoliborz, Ursynów i Praga Południe. Przed kilkoma dniami złożyliśmy wieńce z okazji rocznicy wybuchu Powstania Listopadowego na mogile pod Olszynką Grochowską i miałem możliwość wygłoszenia kilku słów. To jest nasz wspólny patron, patron naszych aspiracji europejskich. I dlatego bardzo prosimy nauczycieli, aby zechcieli przygotować lekcje w oparciu o to, co znajdzie się Państwo w internecie. Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli przygotowało kilka filmików. Znajdziecie ten sam materiał na naszych stronach, a także Muzeum Niepodległości przygotowało materiały o samym Jastrzębowskim. Cieszy nas, że pracujemy z ekspertami, na czele których stoi przewodniczący Rady naszej fundacji, profesor Roman Kuźniar. Bardzo mu dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają naszą działalność. I cóż, wszyscy bierzmy się do wypełnienia luki tej, która powstała po likwidacji Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej w Polsce. Potrzeba nam integracji. I prosimy o dalsze wsparcie, zarówno w działaniach operacyjnych, w działaniach marketingowych, przede wszystkim informowania o tych akcjach i inicjatywach, które podejmuje nasza fundacja. Kochani, jeżeli nas zauważyliście, polećcie nas znajomym w internecie, bo tak działają media społecznościowe. My, obywatele Unii Europejskiej, nie dajmy wyrwać sobie Unii Europejskiej z rąk. I pamiętajmy, nie ma niepodległości bez europejskiej jedności.